to fasting, do postu, and put our ideas aside, abyśmy odłożyli na bok swoje pomysły, and all our plans aside, nasze plany abyśmy odłożyli, and not just telling our people to pray and fast, abyśmy nie mówili ludziom, że mają się modlić i pościć, but we set the example before our people, abyśmy my byli przykładem dla ludzi. I ask you to do it for me first. Proszę Cię, Boże, o mnie samego najpierw. Thank you for calling me. Dziękuję za to, że powołałeś mnie. And I ask you to call every man of God in this place. I proszę, powołaj każdego męża Bożego w tym budynku. And every woman in this place. I każdą kobietę w tym budynku. You're not here to rebuke us. Ty nie jesteś tutaj, aby nas napominać. You're not here to chastise us. Aby nas karcić. You're here wooing our hearts to you. Ale Ty pociągasz nasze serca do siebie. Oh God, you're wooing our hearts. Boże, Ty pociągasz nasze serca do siebie. That before we leave this conference, że zanim my nawet chcieliśmy tę konferencję mieć, we will go home. Zanim ona się skończy, pojedziemy do domu. We will go back to our places of ministry. Wrócimy do naszych służb. And the Holy Ghost. I Duch Święty will have done such a deep work in our hearts. Niech dokona taką głęboką pracę w naszych sercach. By His living word. Przez swoje żywe słowo. That we will never go back again. Abyśmy nigdy nie wrócili już. To our old ways. Do naszego starego stylu we życia. We will not get too busy to pray. Abyśmy nie byli zbyt zajęci, by się modlić. We will not get too busy to read Your word. Abyśmy nie byli zbyt zajęci, by czytać Biblię. We will seek Your revelation in Your heart. Będziemy szukać objawienia Twojego serca. Will you stand, please? Powstańmy wszyscy. I don't know how long you preach here in Poland. Nie wiem, jak długo głosicie kazania tu w Polsce. Usually we preach about one hour in my głosimy zwykle około godziny. I hope I haven't preached too long. Mam nadzieję, że nie głosiłem zbyt długo. But I have to tell you from my heart. Ale muszę wam powiedzieć z głębi mojego serca. I speak to those who are in the Pentecostal persuasion. Mówię do tych, którzy są zielonoświątkowcami. Before I came up here to speak, zanim wyszedłem tutaj za kazalnicę, they reminded me of the superintendent that he's a full-time superintendent. Dowiedziałem się, że prezbiter naczelny sprawuje tą służbę na pełnym etacie. And the reason I asked that. I powód, dla którego pytałem o to, God put something on my heart, jest ten, że Bóg położył coś na moje serce. That every one of his ministers that he serves, że każdy kaznodzieja, któremu on usługuje, and the leaders that may be from any other Pentecostal or any other group, i liderzy z innych grup świątkowych, that he would have, that these leaders would have men around them, żeby on miał tych ludzi wokół siebie, who would pray, którzy będą się modlić. God would give them wisdom and discernment. A Bóg dał im mądrość, poznanie. So that they would not listen to any other voice. Aby nie słuchali żadnego innego głosu. But the Holy Spirit. A Ducha Świętego. And be a safeguard. I aby to było takim zabezpieczeniem. Against these false doctrines that are coming. Zabezpieczeniem wobec wszystkich fałszywych doktryn, jakie napływają. Incredible. My blasphemy against the Holy Ghost called Pentecost. They call it Pentecost, but it's blasphemy. Okropne bluźnierstwa, które są ciągle nazywane przeżyciami zielonoświątkowymi. And the reason I'm saying that. Powód, dla którego to mówię. I've seen some of the leaders recently. To jest ten, że widziałem niedawno niektórych liderów. Bringing leaven into the movements. Którzy przynieśli kwas do so-called revivals. Tak zwane przebudzenia. And bringing American evangelists here. Ewangeliści ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżający. Infecting churches. Którzy zarażają kościoły. I have almost 1 million people on my mailing list. Mam prawie milion osób na mojej liście. It's one of the largest mailing lists in America. Na mojej liście adresowej jest to jedna z największych list adresowych w Ameryce. Thousands of elders and deacons. Tysiące listów od pastorów, starszych zborów, diakonów. Their churches are breaking up. Zbory się There's dzielą. Division everywhere. Wszędzie są podziały. Because pastors are bringing something new. Ponieważ pastorzy coś nowego wprowadzają. And it comes in with this concept, God's doing a new work. I to wszystko przychodzi pod tym tytułem, że Bóg czyni nowe dzieło. The power of the Holy Ghost, a moc Ducha Świętego, the anointing of the Holy Spirit, namaszczenie Ducha Świętego jest jedne. I prophesy, prorokuję and I tell you, i mówię wam, you must pray,
Musicie się modlić, that your leaders, aby wasi liderzy be given wisdom, mieli mądrość and discernment, i poznanie, and you back them in prayer, i wspierajcie ich w modlitwie, that they become strong pillars, aby byli silnymi filarami, so that the whole, all the Slavic nations, aby wszystkie słowiańskie narody on all of Central Europe, w całej centralnej Europie, God will build walls around it, aby Bóg zbudował swój mur wokół nich and keep this foolishness from this church. I zachował tą głupotę od tych kościołów. There's a weeping in my heart. Jest płacz w moim sercu. And I tell you, this is why I believe God sent me here. I mówię wam, że wierzę, że dlatego mnie Bóg tutaj przysłał. Poland wasn't on my schedule. Polska nie była w moim programie. But somehow God arranged it. Ale w jaki sposób Bóg to zaaranżował? I see Jesus in this man. Ja widzę Jezusa w tym bracie, w tym Christ człowieku. In these leaders. Ja widzę Chrystusa w tych liderach. I've known the Chesler brothers for many years. Znam braci Cieślarów od wielu lat. And I've met some of you pastors years ago. Niektórych z was, pastorzy, spotkałem już wiele lat temu. I'm asking God, ja proszę Boga in this meeting now, teraz na tym nabożeństwie, to make Poland, aby uczynił Polskę the wall of protection, ścianą zabezpieczenia, that with the strongest voices, aby była silnym głosem, to take a stand, aby powstała like no other nation, jak żaden inny naród. The only protection for Russia, niech to będzie to jedyne zabezpieczenie dla Rosji and the Ukraine, i Ukrainy and all of the satellite parts of Russia, i innych sąsiednich krajów wokół Rosji. Is Poland. To jest Polska. You've been rooted and grounded in good gospel. Jesteście ugruntowani w dobrej Ewangelii. Don't let go of it. Nie wypuśćcie jej. I've never been afraid to speak what God puts in my heart. Ja nigdy nie boję się mówić tego, co Bóg kładzie mi na serce. Because I know I don't have that much time. Bo ja wiem, że nie mam dużo czasu już. And I'm on a deadline. Ja już jestem na tej liście śmierci. Now I know many of you pastors would like to see just a whole lot of people coming up here and giving their heart to Jesus. Ja wiem, że wy byście chcieli, żeby wielu ludzi wyszło do przodu i oddało swoje serce Jezusowi. And there are going to be people coming here in just a moment. I za chwilę przyjdą tutaj takie osoby. But what I'm telling you now, ale to, co wam teraz mówię, is more important than anything else I can say. Jest ważniejsze niż cokolwiek, co miałbym wam do powiedzenia. He's calling this whole body to renewed prayer and fasting. Bóg powołuje całe to ciało wierzących do odnowienia modlitwy i postu. When this nation suffered, kiedy ten naród cierpiał, when it was under burdens, kiedy miał ciężary, this people fasted and prayed, ci ludzie modlili się i pościli. And you're where we were years ago, i tak, gdzie byliśmy lata temu, God is beginning to bless, Bóg zaczyna to błogosławić. He's beginning to prosper, zaczyna oddawać błogosławieństwo. And that's the danger point, i to jest ten niebezpieczny punkt, when you lose the burden of the Lord, kiedy tracisz te brzemię Pana. And the very thing that saved you, i to, co cię kiedyś uratowało, the very thing that blessed you, to, co cię kiedyś ubłogosławiło, jest stracone. I feel I've unburdened my heart. Mam ten ciężar na swoim sercu, czuję go. I want you to bow your heads with me for just a moment. Chcę, abyście skłonili swoje głowy ze mną na chwilę. I have to talk to Jesus a minute. Muszę na chwilę porozmawiać z Jezusem. Because he's trying to do something supernatural in this service now. Ponieważ on chce dokonać czegoś nadnaturalnego na tym nabożeństwie.